Kochani, ja chciałam powiedzieć takie krótkie świadectwo o tym, aby strzec swojego serca. Wiecie, ja pracuję, tak szybciutko powiem, w zbiorowym żywieniu i mam nad sobą szefową. Jest to osoba, która no, nie zna Jezusa i uwalniała bardzo dużo złości i agresji. Ja dopuściłam do swojego serca, już nie chcę w to wchodzić. W związku z tym urazy i nieprzebaczenie. Ja tam pracuję od września i tak sobie z tym chodziłam, dopuściłam myśl. Zasiało się w sercu, dużo rzeczy się wydarzyło. I w pewnym momencie, to było jakieś 2 tygodnie temu, już miałam tak dosyć, w ogóle pojechałam do brata Norberta na grupę i mówię: słuchaj, chcę się w ogóle modlić, pracuję tu i tu i chcę się modlić tą kobietą. Mówię: o co chcesz się modlić? Ja mówię: niech ona idzie na wcześniejszą emeryturę. Jestem w ogóle schorowana, potem ja w ogóle chcę się o to modlić. Już nie wiedziałam, że w ogóle obsiadły mnie demony. W ogóle chciałam, żeby nie było jej w tej pracy. I Norbert mówi: to módl się i błogosław ją, o to się nie pomodlimy, o to, co ty chcesz. A ja mówię: no to błogosławię w imieniu Jezusa. On: no to, a dalej? I wiecie, chwyciło mi wtedy za serce, bo już zabrakło mi słów, już nie miałam o co się modlić. Ale przyszła szybko pokuta i zaczęłam błogosławić tą kobietę. I powiem wam, kocham Norberta. To jest mój przyjaciel, duchowy ojciec, mój brat. I poszłam do pracy. Coś się zmieniło, ona zrobiła mi kawę. Moja szefowa, która nie robi kawy, zaczęła otwierać swoje serce, mówić o swoim życiu. To ja myślałam z kolei, że mi moje serce pęknie, bo po prostu zobaczyłam, że ta kobieta po prostu nie ma Jezusa i oprócz tej złości i agresji ona nie ma nic. I wyobraźcie sobie, podeszłam do niej i powiedziałam: słuchaj, ja Ciebie chcę przeprosić z całego mojego serca i chcę Cię prosić, żebyś mi wybaczyła to, jak Cię traktowałam, jaka byłam do Ciebie. Bo ja jestem chrześcijanką i ja po prostu nie jestem taka. I ona tak rzuciła tymi garkami, ale już nie po prostu z agresji, tylko z wrażenia powiedziała: wybaczam Ci. I powiem wam, jakie to skutki duchowe poniosło w konsekwencji, ponieważ ja tam pracuję, wiadomo, sama wychowuję syna, płacę mieszkanie i tak dalej, gdzieś zawsze liczyłam każdy grosz. Na to od razu dostałam telefon od mężczyzny, który powiedział: słuchaj, ja chcę od Ciebie kupić obraz, najdroższy i największy. A ja mówię: tak, słuchaj, mam tylko jeden obraz już. I mówię: sprzedaję za 500 zł, on podaje numer konta, ale mówię: ale jeszcze nie masz tego obrazu, nieważne, ja go biorę, przyjadę do kościoła i go wezmę. Podałam numer konta, no i nie widziałam, i powiedziałam te 500 zł. I w tym czasie znowu w tej kuchni poszłam wyrzucać z koleżanką banany do mycia i z kartonu wypadła kartka z cyfrą 7. I tak mnie to dotknęło, spojrzałam na tą 7, włożyłam tą kartkę, zostawiłam ją. Za parę godzin dostaję przelew nie na 500, a na 700 zł. Słuchajcie, i w tym samym czasie moja 22-letnia córka, bo mam jeszcze córkę, która ma 22 lata i mieszka za granicą, zablokowała mnie wiele miesięcy temu, nie miałyśmy już żadnej relacji. Odblokowuje mnie w ogóle ze słowami, że mnie kocha i że tęskni. Jej składam to świadectwo właśnie o tym przebaczeniu tej kobiecie, opowiadam jej o tej 700 z bananów, o tym przelewie za obraz, a na to moja córka wysyła mi tatuaż ręki, a tam są 3 siódemki i przyszłam do domu i się popłakałam. Popłakałam się, bo zobaczyłam, co dopuściłam do mojego serca i wielkie szkody to zrobiło. I wiecie, ja kiedyś tutaj powiedziałam, że jestem takim duchowym dzieckiem. Ja już nie chcę być duchowym dzieckiem. Ja już nie chcę, żeby Norbert i inni wstawiennicy musieli po mnie sprzątać duchowy bałagan. Ja chcę już być dojrzałą, odpowiedzialną kobietą. I wiecie, kiedyś popłakałam w tym domu i powiedziałam: Boże, przecież ja taka nie jestem. Spokutowałam, obmyłam się w krwi Jezusa. Zobaczyłam Norberta śmiertelnego od ucha do ucha z tą swojego cyferką 7 i sprawdziłam, że to jest pełnia obfitości. I wiecie, ta obfitość to też jest miłość, której ja nie umiałam ani uwalniać, ani przyjmować, ale podjęłam taką decyzję i teraz to robię. Amen.